Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z bardzo tajemniczym odcinkiem. Odcinkiem, który nie da nam jednoznacznych odpowiedzi, ale mam nadzieję, że ta aura tajemniczości zachęci Was tak, jak zachęciła mnie. Bo będę przecież mówić o kobiecie, która była uznawana za jedną z największych polskich seksbomb. Długie blond włosy, przepiękne oczy, wydatny biust i niewątpliwy talent. Taka była Anna Majcher. Potem nagle aktorka zniknęła i pojawiło się w mediach bardzo dużo doniesień. Na przykład takich, że jako najmłodsza, bo zaledwie 49-letnia osoba trafiła do domu aktora weterana w Skolimowie. Mówiono o jej romansach, mówiono o złamanym sercu, o tym, że ona sama miała problemy z alkoholem. Bardzo dużo plotek się pojawiło na temat tej aktorki. Dzisiaj postaram się z nimi rozprawić, ale muszę Was ostrzec, że Anna Majcher jest wyjątkowo tajemniczą osobą, taką osobą, która bardzo chroni swoją prywatność. Także nic tutaj nie będzie na 100% jasne. Jedyna rzecz, która jest pewnikiem, to to, że jest to niesamowita aktorka, bardzo oryginalna i bardzo zdolna. Zachwyciła samego Luca Bessona, który rolę dał jej bez castingu. Dlatego serdecznie zapraszam Was na odcinek o tej wyjątkowej i ciekawej osobie. Dziś wyjątkowo nie opowiem Wam o dzieciństwie tej aktorki, bo jedyne znane fakty spoza jej aktorskiego życia to to, że przyszła na świat 14 sierpnia 1962 roku w Warszawie, a do Warszawskiej Akademii Teatralnej dostała się w 1981 roku. A 3 lata później miała miejsce premiera jej spektaklu dyplomowego zatytułowanego Złe zachowanie. Z tym przedstawieniem aktorka mogła zjeździć niemal całą Europę. Studia ukończyła w 1985 roku, ale bardzo często Wam mówię, że aktorzy sprzeciwiają się temu, by do filmów czy seriali angażować osoby bez wykształcenia aktorskiego. Bardzo wielu aktorów popiera tę tezę, że wykształcenie jest podstawowe. Pani Anna Majcher nie należy do tych osób. Sama uważała, że należy kurs, szkolenie i później do roboty, bo jednak praca aktora wszystko weryfikuje. Uważam, że w tym zawodzie szkoda czasu na 4 lata studiów, mówiła w 2000 roku. Powinno być jak w USA, 2 lata szkoły zawodowej i do roboty. Pierwszą większą rolę zagrała w 1986 roku, wcielając się w pokrętną wczasowiczkę Mary w Panu Samochodziku i Niesamowitym Dworze. Choć oczywiście epizodycznie grywała jeszcze jako studentka. No i teraz tutaj będzie ta historia miłosna, o której rozpisywały się portale plotkarskie, która później miała złamać życie pani Anny. A chodziło o to, że jako studentka wdała się w romans ze swoim profesorem, znanym artystą, który po latach został rektorem Warszawskiej Akademii Teatralnej. Mężczyzna zaimponował jej swoim talentem, wiedzą o świecie i zresztą ona poza nim świata nie widziała. Ponoć już podczas wyjazdu studenckiego wymykała się nocą ze swojego pokoju, by spędzić z nim kilka upojnych chwil. Mężczyzna jednak nigdy nie deklarował, że ten związek przetrwa, że będzie długi i poważny, ponieważ wtedy miał żonę i dzieci. Ale aktorka wspominała, że jako jeden z niewielu szanował jej indywidualizm, a na dodatek bardzo szanował również jej zdanie, gdy reżyserował na przykład swoje przedstawienia. Bardzo często pytał ją o opinie i były te opinie dla niego bardzo istotne. No ale wiadomo, wszystko co dobre szybko się kończy. Aktorka doszła do wniosku, że skoro nie może liczyć na nic więcej i zawsze w tym związku będzie tą trzecią, to mimo że bardzo cierpiała i bardzo ją to bolało, postanowiła odejść. No i tutaj oczywiście serwisy plotkarskie rozpisywały się o tym, jak wielki zawód przeżyje pani Anna po latach, kiedy okaże się, że jej wybranek dla innej kobiety zdecyduje się jednak zostawić żonę i rodzinę, a dla niej nie był gotowy tego zrobić. Nikogo i niczego w swoim życiu nie traktuje epizodycznie, mówiła. Ale dość na razie tych plotek, przejdźmy do tego, co najważniejsze, czyli do wielkiego talentu, bo pani Anna występowała w wielu teatrach, m.in. Ateneum, Współczesnym, Roma, Studio, Rampa, Komedia, a także Nowym w Łodzi. Występowała też w teatrach telewizji. I w pewnym momencie zdecydowała się odejść z teatru. Właśnie wtedy zrobiła sobie 2-letnią przerwę w ogóle od pojawiania się, od zawodu i właśnie wtedy rozpoczęły się plotki na temat tego, co się z nią dzieje. A ona, jak sama powiedziała, najpierw zdecydowała się odejść z teatru, bo po prostu momentami przeszkadzała jej tam atmosfera.
Świadomie odeszłam z teatru, bo byłam zmęczona tym, że sztuka zaczynała się i kończyła w bufecie. Nie przepadam za przesiadywaniem w tym miejscu, rozgrywaniem jakichś personalnych porachunków. Zawsze unikałam tego magla, gdzie zapadały różne decyzje. Jako aktorka z pewną pozycją, mająca wolność psychiczną, mogłam sobie pozwolić na zrezygnowanie z etatu. Ale oczywiście pani Anna Majcher to również aktorka filmowa. Pojawiała się w wielu filmach, takich jak na przykład Quo Vadis, Wirus, Ogniem i Mieczem. Z tego filmu ja na przykład zapamiętałam ją bardzo, ponieważ rola była epizodyczna, ale na pewno zapadała w pamięć, nie tylko ze względów na walory, ale właśnie pani Anna potrafiła się idealnie wcielać w trudne postaci, które nie dla każdego były oczywiste do zagrania, bo choć często jej bohaterki nie posiadały jakiejś gigantycznej głębi intelektualnej, to jednak miały co innego, co przyciągało uwagę widza. I nie, wcale nie mam tutaj na myśli właśnie jej wydatnego biustu, bo chociaż oczywiście przypisywano jej, że była jedną z największych seksbomb, no bo oczywiście była apetyczną blondynką, która zwracała uwagę swoimi kształtami, to jednak trzeba podkreślić, że w porównaniu do swoich rówieśniczek i koleżanek raczej nie rozbierała się na ekranie zbyt często. Była przede wszystkim dobrą, charakterystyczną i wziętą aktorką filmową, serialową i teatralną. Pojawiała się na przykład w serialu 39,5 i Londyńczycy. Ale myślę, że tutaj należy podkreślić, że jedna z najlepszych jej ról to rola w dramacie Śmierć dzieciaroba z 1990 roku. Wcieliła się w bladą, ciężarną córkę prowincjonalnego notabla, która nie cofnie się przed niczym, byleby tylko doprowadzić przed ołtarz miejscowego Casanowę. No i właśnie to jest jedna z takich ról, która była dla niej charakterystyczna. Wiele aktorek odmawiałoby takich ról, myśląc, że będą źle postrzegane, źle odbierane, ponieważ zwykle były to takie intrygantki, trochę knujące osoby, same wpływają niekoniecznie podstępem na innych i wywierają ważny wpływ na losy innych ekranowych postaci. Są to po prostu postaci prowokujące i ryzykujące. I pani Anna chętnie przyjmuje takie role, jakich unika wiele innych krajowych aktorek. Z pewną satysfakcją potrafi wcielać się w postaci niekiedy zawzięte, kłótliwe, jak na przykład złodziejki, prostytutki, czy zwykłe, proste służące. No i myślę, że tutaj można się dopatrywać tej właśnie oryginalności, o której cały czas mówię. Skoro pani Anna nie miała problemu z takimi rolami, traktowała je po prostu jako wyzwanie, a inne aktorki takich ról odmawiały, to myślę, że to pokazuje siłę jej charakteru. Ale pani Anna zawsze podkreślała, że role muszą jej odpowiadać. To nie tak, że po prostu brała te role, bo nikt ich nie chciał. Na przykład mogliśmy ją oglądać w Świecie według kiepskich, ale ona powiedziała, że to nie dla niej. Choć dla roli była w stanie poświęcić dużo, często grała ze swoim wyglądem czy wizerunkiem, często stawiając na ten efekt dramatyczny ponad swoją atrakcyjność, choć nie dawała się do ról za bardzo zmieniać. Swego czasu zrezygnowała nawet z opieki amerykańskiego menadżera z tego względu, że chciał zmienić jej wygląd. Włosy zmienił mi dopiero Jurek Hoffman do Ogniem i Mieczem, a mój nos to dar od Boga. Nigdy nie robię tego co inni, nie należę do osób, które wszystko przeliczają na pieniądze i chcą grać wyłącznie w towarzystwie znanych stołecznych gwiazd. I pani Anna, bo przeczytałam sporo wywiadów, często wracała do tego swojego nosa. Ja się zastanawiam, o co tu chodzi, bo przyglądałam się specjalnie. Bardzo ładny, zgrabny nosek. Wydaje mi się, że po prostu czasem komentarze potrafią tak ludziom wkręcić jakieś dziwne rzeczy, bo naprawdę nie wiem, co tutaj w tym nosie byłoby do zmiany. Chociaż wydaje mi się, że są osoby, które specjalnie będą się doszukiwać właśnie czegokolwiek i nawet takie, które czytają komentarze i powielają specjalnie po to jakieś takie głupoty, żeby właśnie komuś wejść w umysł i faktycznie ten kompleks wkręcić. No, widziałam kilka takich komentarzy u mnie, no ale no niestety, ja jestem tam z siebie tak zadowolona, że chyba się nie uda. Nie ma nic cenniejszego w tym zawodzie niż indywidualność, nie tylko psychiczna, ale przede wszystkim fizyczna. Bo to ona decyduje, czy reżyser i producent widzą cię w określonej roli. Zawsze byłam psychicznie niezależna, nie dałam się sprzedać, nie dałam się kupić, a mój nos wciąż jest niepokorny. No i tak, trzeba podkreślić, że pani Anna zagrała w ponad 30 produkcjach filmowych i telewizyjnych.
podobnej liczbie przedstawień teatralnych. A jej talent został doceniony, kiedy w 1992 roku otrzymała prestiżową nagrodę imienia Zbyszka Cybulskiego oraz szereg innych wyróżnień. No dobra, ale teraz musimy wrócić do tych ploteczek. No bo powiedziałam wam o tej złamanej miłości. Oczywiście przeczytałam tutaj tuzin artykułów na temat tego, że no nikogo już pani Anna tak nie mogła pokochać jak tego swojego wykładowcę. Że zaczęła żyć wspomnieniami, że doskwierała jej samotność. No i oczywiście zastanawiano się, dlaczego, przecież to taka atrakcyjna kobieta, no ale jej serce miało być złamane. Natomiast w wywiadach dowiedzieliśmy się, że wcale tak nie było, że może pani Anna faktycznie nie stworzyła stałego związku na całe życie, ale nie była osobą samotną, miłość w jej życiu występowała, a po prostu trudno czasem plotkarskim mediom przyjąć do wiadomości, że ktoś może nie chcieć dzielić się swoją prywatnością. Po zagraniu kilku ról panien młodych, zgodnie ze starym aktorskim przesądem, nauczyłam się wyłącznie zwiewać sprzed ołtarza, pisała na swojej oficjalnej stronie internetowej. Wiele osób też mówiło, że jej pasją stał się tarot, magia, wróżby i że w tym się trochę zatraciła. Mówiono także, że w 2011 roku zawiesiła swoją aktorską karierę i że osiadła w domu aktora weterana w Skolimowie, mając zaledwie 49 lat. I mówiono o niej jako o najmłodszej pensjonariuszce tego miejsca. Jednak powielano to i właśnie cały czas kopiowano, nawet w oficjalnych według was niektórych źródłach takie informacje się pojawiają, a okazuje się, że gdy zapytano samą instytucję, jaką jest dom aktora weterana w Skolimowie, to okazało się, że nie ma takiej pensjonariuszki. Owszem, była tam, ale tylko, jakbyśmy to powiedzieli po staropolsku, na wypoczynku. Ponieważ przyjechała na jakiś czas, wynajęła sobie pokój, a później pojechała, ponieważ w tym miejscu naprawdę bardzo komfortowo można spędzać czas. Ale tak, to tutaj zrobiono z niej z jednej strony właśnie taką osobę, która się poddała i wylądowała w tym domu aktora weterana, który ma być dla emerytowanych osób. A z drugiej strony mówiono, że została żoną miliardera, bogatego biznesmena. A z trzeciej strony mówiono, że zamknęła się w klasztorze, bo jest bardzo wierząca. Z czwartej, że pije. Aktorka na to odpowiedziała, że za mąż faktycznie nie wyszła, ale jest zakochana. Jest wierzącą osobą, ale do klasztoru to wybiera się tylko na rekolekcje. A na pytanie o alkohol odpowiadała, że poprosi kieliszek wina. Zresztą aktorka powiedziała, że wśród aktorów nie jest to rzadkość, że z alkoholem mają problem, ale u niej nie jest tak dramatycznie i że gdyby faktycznie miała jakiś problem zauważać, to jednak woli być słynną pijaczką niż anonimową alkoholiczką. No i że no, w środowisku naprawdę jest sporo osób, więc towarzystwo miałaby zacne. No i chyba już pani Anna czasem powinna jednak udzielić jakiegoś wywiadu, bo wszyscy łaknęli informacji i plotek dotyczącej tej aktorki pojawiło się naprawdę sporo, ale ona była nieugięta i w 2004 roku w jednym z niewielu wywiadów, jakich udzieliła, powiedziała: aktor ma szansę stworzyć dobrą kreację tylko wtedy, gdy niewiele o nim wiemy. Trudno grać Czechowa, gdy wszyscy wiedzą, co ostatnio jadłam, z kim jestem i jakie mam łóżko. Ale też był rok 2003 i niezwykły sukces na koncie tej aktorki, ponieważ upomniało się o nią kino zachodnie, a dokładnie Luc Besson. Jako producent zaprosił ją w 2003 roku do współpracy przy swoim widowisku Płaszcza i Szpady. Majher dostała tam rolę Wandy i partnerowała takim gwiazdom jak Penelope Cruz czy Vincent Perez. Jak sama podkreślała, wtedy Besson spadł jej z nieba. W zespole Thor Krzysztofa Zanussiego krzyknięto: tylko Majher może to zagrać, i poproszono o zdjęcia. Wysłałam jedno i bez żadnych castingów czy zdjęć próbnych dostałam tę rolę. Znam francuski, więc moje rozmowy i praca nie sprawiały mi żadnego problemu. Wręcz należały do wyjątkowych. Udało mi się w tym filmie przemycić parę zdań po polsku ku uciesze całej ekipy i akceptacji reżysera. I nawet o tym nie było zbyt głośno w Polsce, chociaż polskie gwiazdy uwielbiają się szczycić swoimi zagranicznymi podbojami, ponieważ u nas zawsze to, co za granicą, takie się wydaje lepsze, a tutaj nawet aktorka o tym za dużo nie mówiła. Nie muszę być gwiazdą, chcę być dobrą aktorką. To jest powód do uprawiania tego zawodu. Warto też podkreślić to, o czym mówi się mało, że pani Anna Majher bardzo dużo czasu poświęca na pracę z osobami niepełnosprawnymi. W niektórych kręgach nawet nazywana jest drugą Anną Dymną. No i w tym ostatnim wywiadzie, który znalazłam z 2004 roku, Anna Majher tak mówiła o swojej miłości: układam sobie życie, to najlepszy czas. Każda miłość, która do mnie przychodzi, a nie przychodzą tak często, jak się pisze, ma rangę tej pierwszej, jakby nic nie zdarzyło się wcześniej istotniejszego. Otwiera się przede mną potworna szczelina miłości.
Jaka tam szczelina? Całe przestworza. Jestem wulkanem miłości. Zachowuję się tak, jakby nic ważniejszego poza nią nie istniało. To może porazić, mówiła w 2004 roku. No więc pytanie, co dzieje się z panią Anną Majcher, zostaje otwarte. Co się z nią dzieje i czy ekran jeszcze się o nią upomni, a może teatr? Miejmy nadzieję, że tak, ponieważ faktycznie pani Anna ma w sobie taki magnetyzm, że ja bardzo dobrze o niej pamiętałam i po prostu mimo tego, że nie do końca wam mogę jak zwykle powiedzieć, co słychać u aktorów czy aktorek po latach, to chciałam bardzo zrobić ten odcinek, więc jeśli pani Anna nas przez przypadek zobaczy, to serdecznie prosimy o jakiś znak. No i cóż, czekamy na panią, bo wszystkie role były niesamowite. Jeżeli wy również czekacie na panią Annę, to oczywiście napiszcie jej i mi o tym w komentarzach. Czekam też na propozycje odcinków, które powinnam dla was zrobić w przyszłości. No i jak zawsze pamiętajcie, że łapka w górę i sub to dla mnie super nagroda. Dziękuję wam za dzisiaj i obecność do samego końca. Buziaki!